Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w nowym vlogu. A będzie to dokładnie reading vlog, ponieważ witam się z Wami dzisiaj w Światowym Dniu Książki. I ja nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności i dlatego zaczynam reading vloga. Jest to związane również z tym, że wczoraj zaczęłam fantastyczną książkę i stwierdziłam, że musi z niej powstać reading vlog, dlatego zaczynam, a że dzisiaj jest również Światowy Dzień Książki, to muszę uczcić ten dzień po prostu nie dość, że czytaniem książek, to jeszcze nagraniem reading vloga. On będzie z kilku dni, bo nie zdążę w jeden dzień przeczytać tej książki do końca, ale dzisiaj w Światowy Dzień Książki zaczynam tego reading vloga. Zrobiłam sobie również kawkę w moim kubeczku z krówką. To są kubki z Forest Design. To jest taki sklep bodajże w Warszawie i oni mają różne serie. To jest na przykład taka seria farmerska i oni właśnie mają taką porcelanę z różnymi zwierzętami. Mają też serię taką przepiękną leśną. Ja mam właśnie z tej serii kubek liska. Kacper ma na przykład nietoperza, mamy jeszcze myszkę. Czy coś jeszcze mamy? Ja mam jelenia jeszcze takiego świątecznego, więc możecie zajrzeć na stronę Forest Design. Naprawdę mają fantastyczne te kubeczki, one są nietuzinkowe, a że ja, jako że jestem na diecie roślinnej, to też jakoś tak z taką czułością korzystam po prostu z tych kubeczków, więc mam kawkę i przyszłam właśnie się z Wami przywitać i opowiedzieć o tej książce Wypieki defensywne. Tutaj sobie otworzyłam na monitorze ten opis, chociaż ja już troszeczkę przeczytałam te książki, ale byłam bardzo ciekawa, jaki ten opis dokładnie jest, bo ja mam e-booka. Przeczytam Wam i wtedy Wam powiem, jak ja odbieram ten opis. 14-letnia Mona nie przypomina czarodziejów, których zadaniem jest obrona miasta. Nie potrafi cisnąć błyskawicami, ani komunikować się poprzez wodę. Jej przyjacielem jest zakwas, a magia, którą włada Mona, działa na ciasto. Dziewczynka wiedzie spokojne życie w piekarni swojej ciotki, gdzie zaklina piernikowe ludki, by tańczyły. Jednak pewnego dnia życie Mony wywraca się do góry nogami. Piekarka na podłodze kuchni znajduje martwe ciało. Po ulicach miasta Mony grasuje morderca, którego celem jest pozbycie się magicznych mieszkańców, a wygląda na to, że Mona znajduje się na jego liście. Jednak w mieście, w którym nagle zabrakło czarodziejów, zabójca może być najmniejszym zmartwieniem Mony. Oto ciekawe, właśnie chciałam przeczytać ten opis, bo też nie chciałam za bardzo zaspoilerować. Właśnie nie do końca wiedziałam, czy spoilerem będzie to, że tam właśnie jest morderca, który grasuje na tych czarodziejów. Ale widać, że tutaj jest to opisane z tyłu książki, więc jak najbardziej mogę to powiedzieć, że faktycznie jest tam morderca, który grasuje na czarodziejów, ponieważ w tym mieście rodzą się czarodzieje, ale to jest taka, no, to jest wszystko takie bardzo losowe, tak? To nie jest tak, że w rodzinie czarodziejów rodzą się czarodzieje, tylko czasami cała rodzina jest niemagiczna, a rodzi się na przykład właśnie Mona, taka dziewczynka, która włada magią zaklinania ciasta. No, więc to jest takie bardzo losowe. Muszę Wam powiedzieć, że książka jest fantastyczna. Naprawdę. Ten humor. Na pewno też jest to bardzo specyficzny humor i nie każdy się w nim odnajdzie, ale jest on fantastyczny. Trochę czarny, trochę z ironią, trochę z podtekstami. Jest naprawdę cudowny. Ja taki humor uwielbiam. Uwielbiam humor sytuacyjny. Tutaj też taki jest. W ogóle to, że ona, ta Mona w piwnicy ma ten zakwas i ona go stworzyła w bardzo silnych emocjach i dlatego ten zakwas żyje własnym życiem i nie można go zabić. Myślę, że każdy, kto kiedyś próbował robić zakwas na chleb, wie, jak łatwo można zabić zakwas. To tutaj Mona nie jest w stanie nad nim zapanować. On po prostu osiągnął tak naprawdę samodzielność, potrafi się nawet sam wyżywić. Więc naprawdę, naprawdę to było bardzo, to jest bardzo
fajny motyw, to że właśnie ona pod wpływem emocji ten zakwas stworzyła tak silny, że on jest w stanie sam żyć. No i to też fajnie pokazuje, jak w ludziach działają emocje. Ja dopiero teraz tak naprawdę widzę, ile w książkach tak naprawdę jest podwójnego dna i tego takiego człowieczeństwa w książkach, tego jak zachowuje się człowiek. Bardzo to jest interesujące, ja jakoś ostatnio mam. Jestem taka wyczulona na jakieś właśnie takie drugie dna w książkach. Nie wiem, jakieś takie wiosenne rozkminy mam. Ja po Krzywie i Kości bardzo chciałam przeczytać inne książki tej autorki, no i chciałam się właśnie wziąć za wypieki defensywne, no i właśnie stwierdziłam wczoraj, że biorę. Nie jest to długa książka. Cały czas tutaj patrzę na tą okładkę, bo ona jest fantastyczna. Tutaj te ciastka, no przepiękna jest ta okładka i stwierdziłam już, że ją kupuję. Na pewno chcę mieć ją na swojej półce i właśnie już skończę temat tej książki, no bo właściwie doszłam do tego momentu, gdzie właśnie Mona jest pierwszy raz zaatakowana przez tego mordercę i no ona musi sobie jakoś tam poradzić sama z tym. No, można się domyślić, że ucieka na samym początku, później nie wiem, co to będzie, bo jest tam właśnie napisane, że to jest jej jakby najmniejszy problem. Zobaczymy. Bardzo jestem ciekawa, bardzo jestem wkręcona w fabułę. No, ale ten humor mnie po prostu pociągnął od pierwszych zdań w książce, bo on już tam się pojawia. Jest fantastyczny. Po prostu tak mi poprawił wczoraj humor, że stwierdziłam dzisiaj, muszę to zacząć nagrywać, bo ta książka jest cudowna, naprawdę. I dlatego, że jest dzisiaj Światowy Dzień Książki, to postanowiłam, że zrobię sobie prezent i zamówię albo książki, albo gadżety dla książkomaniaka. Weszłam sobie właśnie na stronę SQN i tam się pojawiły tak cudowne nowości. Zaraz Wam je pokażę, odwrócę aparat i zaraz Wam pokażę, co ja sobie tam znalazłam i co chyba zamówię. Nie wiem, jestem... Nie wiem, jestem po prostu dzisiaj w takim książkowym nastroju, że mam mega ochotę właśnie zamówić sobie coś takiego dla książkomaniaka, bo wiecie co, jakoś tak ten dzień dzisiejszy nastroił mnie bardzo sentymentalnie i nawet napisałam posta na Instagrama. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, tam się pojawił post właśnie z kilkoma zdaniami i z moimi refleksjami na temat tego, co dają mi książki i nawet się wzruszyłam pisząc tego posta, bo pomyślałam sobie, jak moje życie byłoby mało barwne tak naprawdę bez książek. Jakbym ich nie miała, to na pewno byłabym zupełnie inną osobą. No tak myślę, na pewno nie byłoby tego kanału, to po pierwsze. Po drugie, ja bym nie była taka, jaka jestem. No książki dały mi wszystko tak naprawdę. Cudowne uczucie mieć książki po prostu w swoim życiu, czytać i czerpać z nich radość po prostu. Niesamowite. Okej, ale słuchajcie, nie chcę też, żeby ten reading vlog był tylko cały czas książki, ponieważ, no jak to u mnie i w reading vlogach, i we vlogach, no jest życie, prawda? Są różne tematy modowe, mało ich jest, ale są. Kosmetyczne, jedzeniowe, bardzo różne, dlatego no tutaj też w tym reading vlogu na pewno pojawi się jakieś jedzonko, jakieś kosmetyki, więc spokojnie, nie będzie tylko o książkach, wymieszam to, żeby było to bardziej jakieś takie dynamiczne. Ale na razie odwracam Was i pokazuję, co na tym SQN-ie znalazłam. No dobrze, kochani, jestem na stronie SQN Store i zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. To Wam powiem, że tą kosmetyczkę bawełnianą mam, nawet Wam podlinkuję film, w którym pokazuję tą kosmetyczkę, więc to mam, ale w oko wpadło mi to. To jest bawełniany organizer na książki, kolejka do zaczytania i ja bym sobie to chyba kupiła i tutaj trzymała moje notatniki, kalendarz i inne właśnie zeszyty i różne takie rzeczy. Zastanawiam się, chyba nie na książki, tylko właśnie chciałabym sobie tutaj na biurku położyć i powkładać właśnie tutaj swoje notatniki. No bardzo mi się to podoba, fajnie to wygląda.
jest właśnie takie typowo dla książkomaniaka. Tutaj jest drugi taki koszyk, fantastyką pisane, ale ja bym chyba wolała jednak tamten jasny koszyk. Natomiast z tej serii fantastyką pisane jest poszewka na poduszkę. I chyba ją zamówię, tak mi się wydaje. No jest przepiękna, zobaczcie tutaj taki kociołek, książki, no słuchajcie, no książki to jest magia, więc idealna poszewka, ale również spodobała mi się ta druga. O ta. Dobre historie zapisane są w książkach i ją chyba też kupię. One nie są drogie, 36 zł, tamta chyba 35. Jeżeli jesteście tutaj na newsletterze SQN, to nawet i tam robicie zakupy, no to nalicza Wam się jakiś tam rabat, więc warto też się zapisać, więc chyba zamówię. To też jest super. Czytam i jestem dumnym właścicielem domu z książek. Też bardzo fajna, ale ja mam tyle już toreb, tyle mam już tych siatek bawełnianych, że raczej nie, ale na pewno jakieś książki jeszcze stąd zakupię, ponieważ właśnie chciałabym kupić te wypieki defensywne. No, SQN gadżety jeszcze zobaczymy. A w ogóle, zobaczcie tutaj, Edmund Kociołek jest fartuszek. Kuchnia bez fartucha jest jak kociołek bez swojej drużyny. No cudowne, cudowne. Fajny ten fartuch. I coś tutaj jeszcze jest ciekawego. No tutaj są koszulki. No i różne gadżety, torby. O, ta też fajna torba. Tajemnica domu klejów. O, a tutaj właśnie z tej najnowszej książki. Tej autorki od wypieków defensywnych. Kubki. Jeszcze przejrzę tą stronę i zobaczymy, co jeszcze wezmę, ale kurczę, te poszewki na pewno. Nie no, na pewno je wezmę. I jakieś książki wezmę. No dobra, kochani, zamówiłam ze strony SQN. Wzięłam te poszewki. Nie mogłam się oprzeć. Wzięłam obie, wzięłam ten koszyk, wzięłam też kilka książek i wzięłam świeczkę. Cieszę się bardzo. Stwierdziłam, że dzisiaj jest tak wyjątkowy dzień, ten Światowy Dzień Książki. Te książki są dla mnie naprawdę bardzo ważne. To jest ogromna część mojego życia i stwierdziłam, że należy mi się po prostu. Dlatego zamówiłam. Oczywiście jak książki i te gadżety tylko przyjdą, to oczywiście odpakujemy paczkę razem. Nagram moje pierwsze wrażenie, otworzymy i wszystko Wam pokażę. Mam nadzieję, że na pewno w tym tygodniu będzie, bo dzisiaj jest wtorek. Tak, to na pewno w tym tygodniu powinno przynajmniej jeszcze być, więc się bardzo, bardzo cieszę. Super. A, i kupiłam też ten e-book, tą historię, jak to się nazywa dokładnie? Dzień próby Doli, czyli ta historia ze świata Edmunda Kociołka, więc pewnie też na dniach ją przeczytam i opowiem Wam, o czym ona była. I się jaram strasznie, bardzo, bardzo się cieszę. Nie wiem, takie rzeczy naprawdę mnie wprawiają w ogromną radość, takie małe, zwykłe rzeczy. A jeszcze z takich kosmetycznych tematów, to chciałam Wam powiedzieć, że wykończyłam tusz, mój jeden z ulubionych i mogę Wam go tutaj serdecznie polecić, dlatego chcę go Wam też pokazać, bo jest fantastyczny. Jest z firmy Gosh Lash Me, pokażę Wam, jak wygląda szczoteczka. Ona jest dosyć taka długa, ale ma takie ząbki bardzo króciutkie i gęste. Do moich bardzo takich słabych rzęs, ja mam jednak bardzo rzęsy takie rzadkie i one są delikatne, to ta szczoteczka była fantastyczna. Tusz naprawdę bardzo dobry. Nie sklejał rzęs, nie kruszył się, nie osypywał się tutaj na policzki. Naprawdę był fantastyczny i niestety dzisiaj rano go wykończyłam. Tam już nie ma nic. Dłubałam i już nic tam nie ma. Mam jeszcze dwa z Gosha, bo ja firmę Gosha, jeżeli chodzi o tusze do rzęs, to bardzo lubię. Mam jeszcze Rebel Eye i on też jest fantastyczny, to pewnie teraz będę go używać. I mam jeszcze wodoodporny, to zostawię go sobie na lato. A ten idzie do śmieci, ale mam jeszcze właśnie dwa z Gosha, więc nie kupuję nowego, tylko będę korzystała z tamtych.
Ale chciałam Wam jeszcze również pokazać pomadkę, którą mam również teraz na ustach, a która trafiła do mnie bardzo przypadkowo, a również jest fantastyczna. Zamówiłam kiedyś, chyba w lutym albo w styczniu, podkład z Annabelle Minerals i tam kupiłam podkład i jeszcze kilka rzeczy i jako prezent, jako gratis otrzymałam od nich pomadkę. I muszę Wam powiedzieć, że jestem zachwycona. Nie dość, że to opakowanie jest przepiękne, to jeszcze ten kolor. Zobaczcie, jaki on jest cudowny. To jest taki zgaszony, delikatny róż. Można tak naprawdę malować się tą pomadką bez lusterka, nic się nie stanie, ale no jest przepiękny ten kolor. To jest taki właśnie pudrowy, zgaszony róż. Ja mam go teraz na ustach, więc możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda, ten kolor. No jest przepiękny, uważam. Cudowny. I to jest numerek 313. Głowa? Tak to się mówi? Czy to widać? 313. Głowa. No jest przepiękny. Przepiękny jest ten kolor, bardzo mi przypadł do gustu. Myślę, że bardzo ładnie też wygląda. No jest cudowny. Więc chciałam Wam powiedzieć, że takie dwa kosmetyki bardzo polecam. A teraz na razie się żegnam i widzimy się. Wydawnictwa SQN, wczoraj ją zamówiłam, a dzisiaj już jest. Jestem w mega szoku, że tak szybko ona do mnie dotarła, ale dzięki temu mogę ją z Wami otworzyć i Wam pokazać, co sobie tutaj zamówiłam. Mniej więcej Wam już wczoraj pokazywałam, co tam chciałam zamówić, ale teraz już ostatecznie Wam pokażę, co tam wpadło do koszyka. Dobrze, pokażę Wam najpierw książki, które zamówiłam. Pierwsze to wypieki defensywne. Właśnie je dzisiaj skończyłam, więc później usiądę i Wam pokażę. Teraz będę rozemocjonowana paczką, więc wybaczcie mi. Usiądę i Wam opowiem, jak mi się podobało, bo podobała mi się bardzo. Ale pierwsza książka to właśnie wypieki defensywne. I ona była w pakiecie z książką Ciernie. Ojej, ja nie wiedziałam, że ona jest taka króciutka. Wow. Ile ona ma stron? 157. I to jest ta sama autorka i to jest autorka również Pokrzywy i Kości. Więc tutaj Wam opowiem dzisiaj o wypiekach defensywnych. Strasznie się dobrze bawiłam, czytając tą książkę. A wzięłam sobie również Cierń. Fajnie. Dobra. I mogłam sobie oczywiście odmówić przyjemności i zamówiłam Szary Płaszcz od Marcina Morki. Oczywiście ja ten tom już czytałam, ale chciałam mieć na półce egzemplarz właśnie papierowy, więc wzięłam i słuchajcie, wyszło coś takiego jak Żarty, złote myśli i aforyzmy Sary Kociołkowej. Więc słuchajcie, no wzięłam. No ja po prostu uwielbiam gadżety książkowe. Więc wzięłam coś takiego i to jest, słuchajcie, notatnik
który zawiera w sobie to opowiadanie Babski Wieczór. Czekajcie, bo szukam tutaj, o, bo jest też tutaj sznureczek. Tutaj widzę, że właśnie z tyłu jest to opowiadanie Babski Wieczór, a z przodu, jak widzicie, jest miejsce na jakieś notatki, a na niektórych stronach właśnie są cytaty od Sary, więc... No, cudownie, cudownie. Więc tutaj na niektórych stronach są cytaty, a niektóre są całkiem puste, właśnie do jakichś notatek, więc super. I to ma taki format po prostu zeszytu. Ja się tak jaram gadżetami książkowymi, że sobie nawet nie wyobrażacie. Mam, wzięłam. Dobrze, z książek to wszystko. I teraz tak, z gadżetów właśnie wzięłam ten koszyczek, który Wam pokazywałam, i wzięłam w końcu ten kolejka do zaczytania, czyli ten jasny, bo był również ciemny, ale z tego ciemnego wzięłam sobie poszewkę na poduszkę. Czy ja to umiem teraz zrobić? Tak, tak to wygląda. I tutaj zaraz coś powkładam i Wam pokażę, jak to wygląda, kiedy jest pełne. No i te dwie poszewki. O Boże. Nie, no super. Dobre historie zapisane są w książkach. No tak. Super. Pierwsza poszewka jest taka. I to jest 40×40. A druga jest właśnie z tym ciemnym motywem, fantastyką pisane. No i właśnie z tym motywem był też drugi koszyk. No przepięknie to wygląda. Zaraz sobie to przepiorę. No i jak tylko wyschnie, to wkładam na poduszki. I dobrze, ostatnią rzeczą, którą kupiłam, to świeczka. Że tutaj jest fajnie zapakowana. I świeczkę wzięłam, ponieważ tutaj jest przepiękny napis Zapach Magii Książek. Tak ona wygląda. Powąchajmy. O! Pomarańcza, fiołek, limetka, cukier trzcinowy. Pomarańcza, fiołek, limetka, cukier trzcinowy. I to jest sojowa świeca zapachowa. I ja ją kupiłam, no nie do palenia, po prostu, żeby stała na biblioteczce. Bo ma bardzo fajny napis, zapach magii książek, a ja też lubię zapachy takie świeże, właśnie jak pomarańcza, limetka. Bardzo rzeźko pachnie, więc super. No dobra, i takie moje zamówienie, mój prezent od siebie, dla siebie na dzień książki, wczoraj, na Światowy Dzień Książki. Jeszcze tutaj patrzę, że wyjęłam, a Wam nie pokazałam, były jeszcze trzy zakładki oczywiście. Do ciernia, do wypieków defensywnych i do szarego płaszcza. Super. No dobra, taka moja paczka. Cieszę się, idę prać te poszewki. Zapomniałam Wam powiedzieć i w ogóle sama zapomniałam o tym, jak wczoraj zamawiałam, że ten egzemplarz szarego płaszcza jest z autografem. Jest to moja pierwsza książka z autografem autora. Cieszę się bardzo. I to jeszcze Marcin Mortka. No super. Zapomniałam o tym zupełnie. A i jeszcze w tym zamówieniu oczywiście zamówiłam sobie właśnie z świata Edmunda Kociołka to opowiadanie Dzień próby Doli, ale to będę czytała dopiero w majówkę, bo chciałabym sobie zrobić maraton, więc będzie idealny taki krótsze opowiadanie po prostu na ten maraton, ale mega się cieszę, że mam z podpisem. Przyszłam opowiedzieć Wam o moich wrażeniach na temat książki Wypieki defensywne, ponieważ ją wczoraj wieczorem skończyłam i jestem zachwycona. To, jak ja dobrze bawiłam się przy tej książce, to naprawdę przerosło moje jakiekolwiek oczekiwania. Ja do tej książki podchodziłam z pewną rezerwą,
Nie wiedziałam do końca, o co tutaj będzie chodziło, o co chodzi z tymi wypiekami, czy to nie będzie zbyt infantylne, czy to nie będzie zbytnio, wiecie, książka dla dzieci. Natomiast absolutnie nie, to jest moim zdaniem książka dla dorosłych, jak najbardziej. Starsze dzieciaki czy młodzież oczywiście również, ale to nie jest książka dla małych dzieci. Nie zrozumieją, o co tutaj chodzi. Jeszcze mogą się wystraszyć, bez sensu. Natomiast ja jako dorosła bawiłam się cudownie. Bardzo można się tutaj utożsamić z główną bohaterką, z Moną. Ona ma tutaj co prawda 14 lat i ma pomocnika, który jest od niej jeszcze młodszy, więc głównymi bohaterami są dzieciaki, ale wiecie co, ta książka ma ogromny morał dla dorosłych i o tym Mona mówi na samym końcu i też bardzo ją to boli i autorka tutaj cudownie to pokazała. Morałem tej książki dla dorosłych jest tutaj to, że dorośli nie potrafią wziąć odpowiedzialności za to, czym się opiekują, za to, za co są odpowiedzialni właśnie, że oni nie potrafią często wywiązać się ze swoich jakichś zobowiązań. Na przykład tutaj Mona ma ogromny żal do dorosłych, że to ona i jej młodszy kolega tak naprawdę musieli wziąć na siebie odpowiedzialność, którą powinni wziąć dorośli. Tutaj ta Mona, która jest 14-latką, musiała tak naprawdę walczyć z niebezpieczeństwem, które tutaj jest, z tymi osobami, które tutaj są złoczyńcami, to ona musiała stawić tak naprawdę im czoło. I ma tutaj żal po prostu do dorosłych, że tak nie powinno być, że to jest mega niesprawiedliwe, że ona jako dziecko musi już jakby stać się bohaterką, przeżywać to, co ona tutaj przeżyć musiała i ja też uważam, że to jest mega niesprawiedliwe. I tutaj mi się bardzo to skojarzyło na przykład z dzieciakami, które właśnie w bardzo młodym wieku przeżywają jakieś rodzinne tragedie. Jak one szybko muszą dorosnąć i jak szybko muszą zmierzyć się z bardzo trudnymi sytuacjami w życiu. I tutaj jest przepiękny ten morał. Uważam, że naprawdę on jest przepiękny. To, żeby przypomnieć dorosłym, że są dorośli. Że to oni mają opiekować się dziećmi, że to oni mają, być odpowiedzialni za to, co jest im powierzone. A nie zrzucać tej odpowiedzialności na dzieciaki. Cudowne. I też bardzo mi się podoba to, że tutaj bohaterką, jaką jest Mona, ona się boi. Ona nie wie, co ma robić. Ona nie jest idealną bohaterką. Ona ma jakieś te magiczne moce, jest tą czarodziejką chleba, ale na wojnie ciężko jest coś zrobić z magią chleba, co nie? Ona oczywiście daje sobie jakoś tam radę, ale no właśnie, nie powinna musieć. Co nie? A jednak musi. Natomiast bardzo mi się podoba to, że ona nie jest taka pewna siebie, że nie jest idealną bohaterką, która, wiecie, rozwiązuje wszystkie problemy w 3 sekundy. Nie, ona popełnia błędy. Ona się boi właśnie, nie chce wziąć tej odpowiedzialności na siebie, natomiast musi, bierze, ale właśnie, ona sra w kacie tak naprawdę, nie? Ona co chwilę tam jest bliska załamania nerwowego i to jest super, bo to pokazuje, że ta bohaterka jest człowiekiem, że jest żywa, że ma emocje, że popełnia błędy i to jest super morał również tej książki drugiej, który widzę. Super! Książka cudowna, bardzo Wam polecam, uśmiałam się również nieziemsko. Te ciastka i te rzeczy, które ona robi z tego chleba i w ogóle sam pomysł, sam zamysł tego, bardzo dobry, bardzo dobry. A bohaterka, jaką jest Mona, jest cudowna, cudowna. Bardzo Wam polecam tą książkę. Patyk również bardzo jakoś skradł moje serce, jego determinacja, jego pomysłowość. Naprawdę bardzo przypadł mi do gustu ten chłopak. No i oczywiście sam ciastek, towarzysz Mony. Też to było przeurocze. Bardzo Wam polecam tą książkę. Dawno nie czytałam tak dobrej fantastyki z
gatunku takiej komedii trochę, nie? Że fantastyka, która ma mnie rozśmieszyć. No to tutaj to znajdziecie i od pierwszych zdań tutaj jest humor, który mi bardzo, bardzo odpowiadał. No mega Wam polecam. No, super. A i ten Bób, Zakwas. Cudowny, bo teraz właśnie tu przeczytałam, że to jest napisane Zakwas. I Bób to jest też jeden z moich ulubionych bohaterów. Ciotka Mony, cudowna postać, naprawdę. Tutaj postacie, które nie powinny tak naprawdę walczyć, powiedzmy sobie, czyli właśnie Mona, ten Patyk, jej ciotka, to tutaj są super postaciami, naprawdę bardzo dobrze wykreowani. A osoby, które teoretycznie powinny walczyć o królestwo, czyli ta cała księżna, ci wszyscy jej przyboczni, są tak, jakby to powiedzieć, oni są dobrze opisani, ale nie tak dobrze, jak właśnie te osoby na przykład z piekarni albo z kuchni. Właśnie ta Mona czy Patyk, oni są tutaj bardzo dobrze wykreowani, a właśnie te osoby, które teoretycznie powinny wziąć odpowiedzialność za kraj, to są tacy właśnie, że oni nie do końca wiedzą, co mają robić, za późno coś robią, za późno biorą się do roboty i właśnie kończy się, jak się kończy. Naprawdę bardzo Wam polecam. Czytajcie Wypieki defensywne. Przyniosłam sobie tutaj również ten koszyk bawełniany, bo chcę właśnie przepakować tutaj te moje notatniki. Ja Wam mogę pokazać, że ja mam tutaj na biurku taki czerwony koszyk, on jest z Ikei i ja w nim miałam wcześniej warzywa i owoce w kuchni. Natomiast stwierdziłam, że potrzebuję mieć tutaj właśnie taki koszyk, więc owoce stąd wyleciały i koszyk zawędrował tutaj. Natomiast znalazłam coś takiego, coś, co będzie tutaj mi bardziej pasowało, więc przepakuję tutaj te rzeczy, a koszyk po prostu wróci do kuchni, więc pakuję. Udało się, fajnie to wygląda. Tutaj Wam pokażę, mam nawet tutaj Kindla, mam też kabelek do ładowania telefonu, mam tutaj wszystkie moje kalendarze, notatniki, nawet tutaj książki się zmieściły, więc super. I położę to sobie właśnie tutaj, w tym miejscu, gdzie był ten czerwony koszyk. O. Super, słuchajcie, fajnie się to wszystko zmieściło. Trochę się bałam, że to będzie za małe, ale fajnie to tutaj wygląda. Bardzo fajnie. A koszyk wraca do kuchni. Mam pusty. Przy okazji przejrzałam, co tutaj mam. Książki, które już przeczytałam, a tutaj były, nie wiem po co. Wracają na biblioteczkę, więc fajnie, od razu zrobiony porządek. Dobra, właśnie się okazało, że nie mam poduszek 40x40 w domu. Myślałam, że mam, a one są 50x50. I nie mam żadnej 40x40, więc jutro podjadę sobie do Iska i kupię po prostu dwie poduszki 40x40 i jutro założę te poszewki. To nic. Przynajmniej sobie wyschną porządnie i wtedy już jutro je założę. A jutro jadę na zakupy, więc też Wam nagram, co tam kupiłam, ale to już będzie w innym vlogu. Dobrze, moi kochani, ja się będę już z Wami żegnać, bo chciałam, żeby ten filmik był taki stricte właśnie z wypiekami defensywnymi i z tą paczką właśnie, która przyszła z SQN-a. No i jakby to taki typowo książkowy filmik, taki no, z okazji tego Światowego Dnia Książki. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam filmik podobał. Do zobaczenia już bardzo niedługo. Cześć!